mi towarzyszy, bo to bardzo warto wspominać te nazwiska i tych ludzi, ponieważ po pierwsze to są osoby, które ja bardzo lubię, po drugie wspaniali muzycy, jak Państwo zapewne już usłyszeli, no więc przedstawię ponownie Dagmara Gałeczka, śpiew mi miło. I skrzypce. Tak. Jacek Mielcarek, no jak słyszeliście Państwo, był i klarnet basowy, był duduk i dudy. I Łukasz Gliniosz, który przebierał paluszkami na fortepianiku i śpiewał z nami. I to jest też bardzo ważne, że to był taki debiut. Łukasz śpiewał w szanty o żeglarzu jeziorno-błotnym. Był to jego debiut wokalny. Myślę, że już rozwinie. No i niedługo Voice of Poland będzie miał kolejnego zawodnika. No i oczywiście wygra, bo ostatnio tak się dzieje, że wygrywają właśnie świeżo upieczeni ludzie. A my się z Państwem pożegnamy piosenką, którą zawsze staram się śpiewać na koniec. Jest to piosenka o moim graniu i śpiewaniu. Taki tytuł, moje granie i śpiewanie. Czasem jest to o pewnej ambiwalencji. Dwaj muzycy, no różnie się to nazywa, ale głównie chodzi tutaj o moje granie i śpiewanie. I również wspólne granie z zespołem. I o tym mówiła się ta piosenka. Smutne oczy mojej żony tuż przed naszą próbą. Wściekłe oczy mojej żony, jeśli trwała za długo. Moja żona wciąż mi mówi, jesteś ciut za stary, aby grać jak Jimi Hendrix lub inny mistrz gitary. Moja żona wciąż powtarza, popatrz jak wyglądasz, żeby z ciebie Elvis Presley czy nawet choćby Madonna. A ja nie martwię się wcale, a wcale. Stawia sprawę, ja albo gitara, rzuć to beznadziejne granie, albo z domu opera. Moja żona mnie ostrzega, na to hobby nie ma zgody, spróbuj sięgnąć po gitarę, a zażądam rozwodu. Oh. A ja nie martwię się wcale, a wcale. Biorę do ręki gitarę i co robię? Gram! Przepraszam, ale właśnie tutaj do studia weszła moja żona, muszę kończyć i chować gitarę. Bardzo było mi miło dzisiaj, miło. Co ja mam? Nie wiem. Turysta i zapytałem, what am I doing here and now? I'm very happy. We are very happy. Thank you very much.